Cześć, witajcie na kanale Miję Pomysłów na Minutę. Dziś parę słów, parę filmików, parę zdjęć ułożonych w jakąś tam krótką relację z ostatniej dremy. Zapraszam. Jak widzicie, na stole Julka, czyli CNC projektu Garage Make Zone. Ono przyjechało, czeka teraz na ostateczny montaż, czyli na założenie już albo głowicy frezującej, albo lasera. To była jedna z tych rzeczy, która powstawała w trakcie ostatniej dremy. Tym tematem zajmował się Paweł Stimu, młody stolarz, oraz budził na warsztacie. Natomiast obok ja z młodym stolarzem tworzyliśmy stolik. Oczywiście nie było czasu na to, żeby jakąś tam relację tworzyć i nagrywać, bo albo robota i rozmowy z wami, albo robienie relacji, zdjęć i jeszcze nie wiadomo czego. Więc mamy tak na dobrą sprawę skromny zbiór, paru zdjęć, paru filmików, których część pochodzi od was, z których postaram się wam złożyć jakiś w miarę sensowny materiał i dodać komentarz do niego. Więc nie będę przedłużał, zobaczcie, jak to wyglądało. Zapraszam. Oczywiście musimy pamiętać, że naszym gospodarzem było drewno.pl. Tu taki troszeczkę rozkład wydarzeń. No i tak wyglądała nasza strefa. Nasze narzędzia, jeszcze takie ładne, czyste. CNC Pawła. No i deski, z których za chwilę powstanie stolik. No i młody stolarz, jedyna osoba, którą znam, która cieszy się na pracę. Rozmierzamy materiał i przyglądamy się tak na dobrą sprawę, które części wykorzystamy, a które nie. No i rozpoczynamy rozcinanie. Większość prac wykonywaliśmy na stanowisku Woodmizera i powiem wam zupełnie szczerze, że to było moje pierwsze zetknięcie z maszynami stolarskimi Woodmizera, bo pracowałem wcześniej na trakach, ale na maszynach stolarskich nigdy i jestem zachwycony. Rozcinamy, na razie brzegowanie. Tak, na dobrą sprawę, gdyby nie Woodmizer, to ten projekt najprawdopodobniej nigdy by nie powstał, bo nie przygotowalibyśmy tego materiału w tak krótkim czasie. Rozcinanie, rozcinanie i jeszcze raz rozcinanie. Powiem wam zupełnie szczerze, to jest chyba ten moment, który został najbardziej uwieczniony na fotografiach. Tutaj nasz kolega z Woodmizera, który służył nam pomocą i radą generalnie przy każdej z prac, którą wykonywaliśmy na ich maszynach. On znał je najlepiej i dzięki niemu mogliśmy wgryźć się troszeczkę w tajniki tego, jak co pracuje. To MS-300, czyli ta pilarka, na której pracowaliśmy, to naprawdę fajny sprzęt. Fajnie się tym pracuje. Nawet na tym materiale, który my mieliśmy, ta dębina była całkiem fajna, ale pozostawiała wiele do życzenia. Cały czas analizujemy materiał i analizujemy, co wycinamy, co zostawiamy, co będzie odrzutem. Fajnie, szybko i przyjemnie. Analiza, mierzenie, wybieranie stron, rozcinanie. I tak ładnych kilkanaście razy, bo blat, który powstał, to nie była jedyna klejonka, która powstawała przez te kilka dni. Więc na stanowisku Woodmizera byliśmy wielokrotnie i wielokrotnie walczyliśmy właśnie z tymi deseczkami, które zmieniały się powoli w nasze klejonki. No i materiał pocięty. Tak to właśnie wyglądało. No i struganie. MP360 to była ta maszyna, z której mieliśmy okazję skorzystać w trakcie targów. Strugarka czterostronna naprawdę dała radę.
Mieliśmy kilka godzin przeznaczonych na struganie. Załatwiliśmy cały temat w 15 minut. No i steblo. Steblo, czyli prasa, która do nas przyjechała właściwie specjalnie na targi, żebyśmy mogli sobie na niej przygotować wszystkie nasze klejoneczki. I rzeczywiście z niej korzystaliśmy przez cały czas. Tutaj pierwsze, tak na dobrą sprawę, rozpakowywanie, przygotowywanie, układanie materiałów, wybieramy strony, z których będziemy gdzieś tam korzystać. Co będzie wierzchem, a co spodem. Najpierw analiza wizualna, która strona będzie lepsza. Sprawdzanie, jeszcze raz sprawdzanie. Jeszcze raz sprawdzanie. Mierzenie. No i oczywiście standardowe układanie słojów, tak żeby ta klejonka rzeczywiście pracowała i była taka, jak być powinna, a nie tylko była kubką poklejonych desek, które za chwilę szlak trafi. No i klejenie. To jest pierwsza klejonka, która tak na dobrą sprawę powstawała. Klejonka blatowa i ona była podstawą naszego projektu, ale powiem wam zupełnie szczerze, że ten aplikator do kleju to jest mistrzostwo świata. Znaczy ja mam swój oczywiście. Ten akurat był Mateusza. On był, z tego co pamiętam, kupiony w Łotwanie. Ale strasznie przyspieszało to robotę i strasznie przyspieszało to klejenie. Przede wszystkim warstwa była fajna, równa. Oczywiście materiał przycięty był z grubsza, więc tak na dobrą sprawę układany był w taki sposób, żeby był przygotowany później na brzegowanie. Nie było to tak, że było wszystko docięte pod wymiar, wiedzieliśmy, że będziemy to brzegować. Wyrównywanie. I ściskanie brzegów. I powiem wam zupełnie szczerze, że mimo, że przyłożyliśmy się naprawdę do zrobienia tej klejonki, tak jak widzicie, i schła całą noc, nawet w zaciskach Stanleyowych, no tutaj akurat pracujemy nad kolejną klejonką, to i tak nie obyło się bez poprawek. Niestety materiał trochę nam się sklawiszował, na co straciliśmy praktycznie drugi dzień, bo to już jest początek drugiego dnia. Mieliśmy na stanie niestety tylko ETS-a, a nie Rotexa, co troszeczkę utrudniało nam pracę. Gdybyśmy mieli Rotexa, zerwalibyśmy zgrubnie po prostu to, co nam zostało sklawiszowane i wyrównalibyśmy już samym ETS-em. A tak mieliśmy szlifowanie, struganie i tak w kółko. ETS ma dużą stopę, bo to jest 150, więc tutaj wiele rzeczy szło dużo szybciej, ale mimo wszystko pracowaliśmy na dwie szlifierki naraz. I jak widzicie, szlifowanie i jeszcze raz szlifowanie. Na stanie, tak na dobrą sprawę, na hali stało kilkanaście szlifierek szerokotaśmowych, ale żadna z nich nie była podłączona. W związku z tym musieliśmy radzić sobie sami. Gdyby któreś z tych urządzeń było podłączone, albo chociaż jakaś maszyna z szerokim wałem, jakaś strugareczka, na pewno ułatwiłoby nam to pracę. No i co? Brzegowanie blatu. Jak widzicie, tutaj nie każdy element tego procesu był dobrze udokumentowany, nie było na to czasu, dlatego tutaj już widzicie w trakcie brzegowania, że blat jest częściowo zaszpachlowany. Musieliśmy go zaszpachlować z obu stron, musieliśmy go z obu stron wyrównać. Tutaj Jacek, pełne skupienie, szpachluje. Tak, analizujemy z młodym, co będziemy robić dalej i co będziemy jeszcze rozcinać i w jaki sposób przygotowywać. Tutaj już blat jest zacięty pod kątem, ale jeszcze uzupełniamy wszystkie sęki. To akurat noga. I szpachlowanie, uzupełnianie. Ta szpachla ściągała się troszeczkę bardziej niż ta, z której ja korzystałem na co dzień. W związku z tym niektóre elementy wymagały podwójnego szpachlowania. Tu stara szkoła, no. Bez struga nie pojedziesz. Pewne rzeczy
trzeba było po prostu ogarniać strugiem. No i szlifowanie. Rzeczywiście to zajęło nam najwięcej czasu. Myślę, że około 30% całości, więc każdy następny większy projekt będziemy pewnie myśleć, żeby zorganizować w taki sposób, żeby była z nami szerokotaśmówka albo przynajmniej właśnie taki zestaw Rotex i ETS, żeby pewne rzeczy po prostu fizycznie przyspieszyć. No a tu już pomiary materiału, przygotowanie materiału, wybieranie stron oczywiście cały czas. I zaczyna powoli powstawać oskrzynia, tak? Czyli oskrzynia zaczyna łączyć się z nogami. Jak widzicie, na razie na sucho, jeszcze na prawej stronie blatu, a nie na lewej, nie w tym miejscu, w którym powinna być. Ale to był taki wstępny montaż, więc też chcieliśmy zobaczyć, jak to nam wszystko wyjdzie i czy zachowaliśmy wszystkie wymiary z projektu, który został wcześniej przygotowany. Do łączenia wykorzystywaliśmy ukryte połączenia, ale wkręty SW, a nie standardowe wkręty od Craiga. No i pierwszy montaż, tu na razie same nogi. Zdecydowaliśmy jednak o skróceniu oskrzyni i tu jeszcze były jakieś tam analizy o ile, jak i dlaczego. No tu już oskrzynia jest skrócona, jesteśmy na etapie jej montażu i w tak zwanym międzyczasie jeszcze zamontowaliśmy podstawę do półki, która miała być na dole naszego stolika. No i tu już efekt gotowy, tak? Tak to wyglądało po skończeniu przed olejowaniem. Myślę, że projekt bardzo zadowalający. Bardzo czas jego realizacji skróciła nam szlifierka czterostronna, ale niestety problem był taki, że no, ten blat się poklawiszował i na to straciliśmy masę czasu. No, gdyby nie to, pewnie moglibyśmy to zrobić dużo szybciej. Natomiast ja nie mogę patrzeć po prostu na te zdjęcia. Jak widzę te strugi postawione na ostrzach, to nie wiem, kto je tak ładnie ustawił do ujęcia, ale gdybym się dowiedział, to ręce połamane. Oczywiście stolik nie był dla nas, tak? Ten stolik powstał, został zrealizowany, ale będziemy go przeznaczać na licytację charytatywną, o czym dowiecie się pewnie w najbliższym czasie. Tak to wyszło, myślę, że naprawdę fajnie. Ja bynajmniej z efektu jestem zadowolony. No a to moja cała ekipa, prawie cała, brakuje Pawła, który stał się ważną częścią całej naszej drużyny. Dwa projekty realizowane w jednym czasie z fajnymi ludźmi. Oby tak dalej.